Adam Kopeć z portalu Excel i Adam. Sztuczka numer 33 na podstawie Excel Magic Trick numer 1009. Przed nami trudne zadanie, ponieważ mamy przemnożyć przez siebie aż 3 obszary. 3 macierze. Każdy z tych obszarów to obszar 1 na 4. W dodatku, w zależności od kolumny, w której tutaj jesteśmy, wybieramy jeden z tych odpowiednich obszarów. I za każdym razem jest obszar 1 na 4, więc przynajmniej tu jest jasność. Czyli w naszej sytuacji przykładowej chodzi nam o sumę iloczynów, sumę tych macierzy. Czyli patrząc, gdzie jestem tutaj, wybieram odpowiednią pozycję, odpowiedni obszar z tego. Następnie wybieram sobie z kodu PL7, wybieram odpowiedni obszar znowu. I jeszcze z mianownika, tym razem to jest ten obszar, a tutaj ma być dzielony to odpowiednio i mam wynik, który jest naszym przypomnieniem, do czego mamy dążyć, bo to wszystko trzeba wyszukać poszczególne obszary. Wyszukanie pojedynczych kodów, na przykład tutaj PL7 i odnalezienie odpowiedniego wiersza, odpowiedniego obszaru będzie dosyć łatwe. Wystarczy tu wykorzystać funkcję indeks i wtedy można wyciągnąć cały wiersz z danego obszaru. Najtrudniej będzie wyciągnąć odpowiedni obszar, odpowiednią macierz z tego obszaru. Można to zrobić na wiele sposobów. Tu wykorzystamy funkcję wyszukaj pionowo. I zabierzmy się od tego. Czyli piszę sobie wyszukaj pionowo. Szukaną wartością będzie imię Róża. I jak będę się przesuwał z tą formułą w dół albo w górę, to chcę, żeby się przemieszczała po tej kolumnie odpowiednio w dół albo w górę. Ale jeśli będę się przesuwał w prawo albo w lewo, chcę, żeby cały czas zostało to wyszukiwane tylko imię, czyli ma się nie przemieszczać po kolumnie, a ma się przemieszczać po wierszu, więc potrzebuję zalokować bezwzględnie tylko na kolumny, czyli naciskam 3 razy F4. Następnie przeszukiwana tablica to będzie cały ten obszar i naciskam F4. Następnie numer indeksu kolumny. Standardowo funkcję wyszukaj pionowo wpisujesz tylko pojedynczą wartość, żeby zwrócił Ci pojedynczą wartość. Ale jeśli wpiszesz cały ciąg poszczególnych wartości, to funkcja wyszukaj pionowo zwróci Ci odpowiednio też ciąg wartości. Tutaj zaczynam od szóstki, następnie slash, siódemka, slash, ósemka, slash, dziewiątka. Slash oznacza kolejne kolumny, no i przeszukiwany zakres ma być na zasadzie dopasowania dokładnego, czyli fałsz albo 0, ponieważ tu nie jest posortowana kolumna. Mogę sobie teraz podejrzeć, czy wyszukiwany jest odpowiedni obszar. Tu widzę, że to są dokładne wartości. Tylko chodzi o to, żeby w tej kolumnie wyszukał ten obszar, a w kolumnie pierwszej no, wyszukał tu zaznaczony na żółto. I żeby to uzyskać, wykorzystam funkcję wybierz. I numerem argumentu właśnie będzie nagłówek kolumny. I on ma być zalokowany na wierszu. Czyli jak będę się przesuwał w dół albo w górę, cały czas ma się odwołać do tego samego wiersza. Ale jak się będę przesuwał w prawo albo w lewo, no to chcę uzyskać odpowiednie przesunięcie na odpowiedni nagłówek. Czyli lokuję go na wierszu. Wystarczy nacisnąć 2 razy F4. I następnie wartość pierwsza. To w takiej sytuacji będzie odpowiednio 2, 3, 4, 5. Nieodpowiednio mam wartość drugą wpisaną. Przechodzę sobie dalej do wartości trzeciej. To jest analogicznie 10. 11, 12 i 13. Na sam koniec zamykam nawias klamrowy. Zamykam nawias od funkcji wybierz. Tu jeszcze mi brakuje średnika.
i mam całą formułę. Ctrl Enter zatwierdzam. Tu podaje mi tylko pierwszy wynik wyszukiwania, ale tak jak widziałeś wcześniej, tam naprawdę kryje się więcej wartości. Sobie skopiowałem formułę odpowiednio w lewo, prawo, żeby sobie sprawdzić, czy moja funkcja wybierz działa tutaj poprawnie, czy wybiera odpowiednie kolumny F9. Tu sobie sprawdzę, tak, odpowiednie, tu ma być 2, 3, 4 i tak dalej, a tu mają być te ostatnie numery tekstu, jeszcze raz F9, jak najbardziej tu działa to poprawnie. Czyli udaje mi się wyszukiwać poprawnie pierwszą macierz. Czas na dopisanie kolejnych macierzy. No i to przede wszystkim włożę moją formułę w funkcję suma iloczynów. Pierwszą tablicę, czy też macierz mam już wyszukaną, zajmę się następną. Wykorzystam do tego funkcję indeks i ponieważ teraz będę wyszukiwał wartości po kodzie, więc naszym obszarem zainteresowania będzie ten. Lokuję sobie go bezwzględnie, F4, następnie podaję numer wiersza. Potrzebuję go odpowiednio wyszukać na podstawie wartości kodu, więc wykorzystam sobie funkcję podaj pozycję. Szukaną wartością jest właśnie kod i znowu nie przesuwam go w prawo, w lewo, ale w górę, w dół, czyli potrzebuję zalokować na kolumnę 3 razy F4. Następnie przeszukiwana tablica to będzie ta, zawierając wszystkie kody, F4, bezwzględnie, następnie typ porównania, chodzi o dopasowanie dokładnie, czyli 0. Ta funkcja zwraca mi numer wiersza, to będzie wiersz numer 2 odpowiednio tutaj i potrzebuję jeszcze numeru kolumny. Tak naprawdę chcę, żeby został zwrócony cały wiersz, więc mogę tu wpisać albo 0, albo to pole pozostawić puste. Załóżmy, że ja zostawię puste. I teraz jak sobie podświetlę tą całą tablicę numer 2 i nacisnę F9, żeby mi podał wynik, to mam właśnie dokładnie wartości z tego drugiego wiersza. Ctrl Z i analogicznie wpisuję tak formułę z funkcją indeks dla trzeciej macierzy. Znowu podaję odpowiednią tablicę, lokuję ją bezwzględnie F4, następnie numer wiersza, to było na zasadzie podaj pozycję, szukana wartość to będzie tym razem z tej kolumny, ją też lokujemy bezwzględnie po kolumnie, następnie przeszukiwany obszar jest ten, jego lokujemy bezwzględnie F4, typ porównania był 0, dokładne dopasowanie i tu stawialiśmy sobie w indeksie pustą wartość. Mogę jeszcze sprawdzić, czy poprawnie mi wyszukuje. To jest ten ostatni wiersz i zostało mi jeszcze tylko jedno, bo ta ostatnia macierz to ma być podzielona, czyli chodzi o przemnożenie przez jej odwrotność, czyli 1 przez tą macierz i mogę zamknąć, Ctrl Enter, mam wynik, zgadza się z tym wynikiem tutaj wcześniej pokazanym, więc teraz mogę sobie tą formułę odpowiednio skopiować w prawo, w lewo, następnie w dół i jeszcze do góry. Dla pewności teraz, czy nasza formuła działa poprawnie, mogę sobie wypróbować sumę iloczynów i tutaj wyszukuję odpowiedniego dla Jana trzecią kolumnę, czyli to będzie ten obszar, następnie to będzie kolumna GH, czyli ten obszar i następnie 1 przez wyszukiwana tabela, nasza trzecia, to będzie mianownik numer 3, czyli ta kolumna, zamykam, Ctrl Enter i jest jak najbardziej poprawnie. Zobaczmy sobie jeszcze naszą funkcję, przyjrzyjmy się dokładnie. Jest wiele sposobów rozwiązania tego zadania, ale jak patrzę sobie chociażby właśnie na funkcję wybierz, jak ona tu działa, widać pewien schemat łączący poszczególne tablice z numerami kolumn. Widać, że one są większe o 4. Więc jeśli ja sobie teraz skopiuję całą tą formułę, wstawię ją w tą komórkę, zaznaczę funkcję wybierz, usunę ją i zacznę od tych początkowych kolumn,
I następnie będę chciał dodawać 4 przemnożone przez odpowiedni numer nagłówka. Tylko tu potrzebuję sobie zalokować po wierszu, czyli 2 razy F4 i jeszcze potrzebuję odjąć jedynkę, ponieważ jak ja zaczynam w pierwszej kolumnie, to nie chcę jeszcze mieć przesunięcia w drugiej mieć. Chcę przesunięcie o 4 pozycje, a tu aż o 8. No i żeby to było poprawnie, potrzebuję jeszcze tu dodać nawiasy i mogę sobie zatwierdzić Ctrl Enter i tu w prawo, w lewo przeciągam. O, poprawne wyniki, jeszcze sobie tylko podejrzę, czy rzeczywiście to mi się sprawdza. No tu nie powinno być żadnych przesunięć, czyli odpowiednie numery kolumn. I jeszcze tutaj przesunięcia odpowiednie. F9 do podejrzenia. O, działa jak najbardziej prawidłowo. I jeszcze sobie przeciągnę tą formułę tu w dół i w górę. O, i zaznaczę cały ten obszar. I podejrzę sobie jeszcze raz tą formułę, bo tu można przyjrzeć się mianownikowi i widać, że jego wartość odpowiada dokładnie numerowi wiersza. Czyli jeśli ja sobie zaznaczę właśnie podaj pozycję i miejsce tej wartości wstawię po prostu odwołanie do odpowiedniego wiersza, tak mianownika, to oczywiście jeszcze go sobie trzeba odpowiednio zalokować znowu na kolumnach i zatwierdzę to, mam ten sam wynik. Tak jak zatwierdziłem Ctrl Enter na tu w całym obszarze, to ta formuła poprawiła się we wszystkich komórkach. Tak mogę sobie zobaczyć, że tu jest odwołanie już do samej komórki mianownika. Nie ma przeszukiwania po funkcji podaj pozycję. Zachęcam się do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.